Cześć, tu Ernest, a Fortnite przyniósł nam mnóstwo nowości, w tym event z darmowymi wiedźmińskimi nagrodami i nie tylko. Poznajmy je! Po pierwsze, posiadacze karnetu bojowego już mogą odblokować pierwszą kartę Geralta z Rivii. Są to bardzo fajne przedmioty, ale na tym się nie kończy. Nadejście tak wielkiego łowcy jak Geralt do Fortnite nie mogło przejść bez echa. Na specjalnej stronie Fortnite można zapisać się do Szkoły Lamy, gdzie wykonując zadania, odblokowuje się wiedźmińskie nagrody, a mianowicie zbierak srebrnego miecza, emotki wiedźmińskich medalionów, graffiti, ikony sztandaru oraz pakiet muzyczny, który teraz leci w tle. W celu zapisania się trzeba wejść na tę stronę i zalogować się na swoje konto Epic Games lub konsoli. Po tym można od razu zabrać się za wykonywanie zadań o nagrody. Twoja przygoda zaczyna się w centrum mapy. Co tydzień dostępna będzie nowa ścieżka do przemierzenia. Ukończ zadania i zdobądź nagrody w grze. Nowe zadania będą dostępne po ukończeniu poprzednich. Dostępne zadania będą widoczne w menu opisu zadań. Na drodze czekają ci przeszkody. Ukończ zadanie na odpowiedniej wyspie fanowskiej, by przejść dalej i odblokować nagrody. Wykonuj zadania i zdobywaj nagrody w grze. Nowe zadania będą dostępne po włączenie poprzednich. Po tym krótkim poradniku wita nas mapa Fortnite w stylu Wiedźmina. Ale super! Na dzień dzisiejszy dostępna jest pierwsza ścieżka. Przemierzamy ją wykonując zadania. Po drodze mogą pojawić się przeszkody w formie zadań do wykonania na mapach, które zostały wyróżnione. Nawiązują one do świata Wiedźmina i fani serii na pewno rozpoznają te lokacje. Za wyzwania z tej kategorii są znaki zaklęć jako ikony sztandaru. Nagrodą główną za ścieżkę numer 1 jest srebrny miecz Wiedźmina, a za wykonanie wszystkich zadań z tej ścieżki mamy emotkę Szkoły Kota. Finalną emotką będzie emotka Szkoły Lamy. Event potrwa do 11 marca i można dołączyć w dowolnym momencie. Kolejne 3 ścieżki będą wychodzić co tydzień, a poprzednie nie będą znikać. Na moment cofnijmy się w czasie. Na start rozdziału 2 15 października 2019 roku tak zwane siorby zostały przyniesione do skarbca. Od tamtego dnia nie można było ich znaleźć. Aż do dziś. A to zabawne, bo w rozdziale 2 na wyspie pojawiła się dosłownie fabryka siorba, ale był tylko w beczkach. 1211 dni później stare, dobre siorby wróciły do klasycznych trybów. I tak jak kiedyś, leczą 2 punkty zdrowia do posłony na sekundę. I kończą po uzupełnieniu 76? Tak, siorb teraz leczy 76 zamiast 75 punktów. A w międzyczasie daje nam bardzo fajny efekt wizualny. I w ogóle małe są te siorby. Kiedyś były wielgachne. Swoją drogą, to tydzień temu przeoczyłem, że twórcy gry dodali do sokoła oznaczenia. Teraz w grze widać, że sokoł należy do członków drużyny, a nie tak jak kiedyś, że każdy wyglądał jak wrogi. A na mapie sokoły są oznaczone specjalną białą ikonką. Nawet te wrogie. Sokół przyfrunął do nas również z garścią nowych błędów. Jak to bywa z nowymi itemami? Dzięki Glitch Kingowi popularny staje się błąd, którym można zwiększać nasze pole widzenia. Sztuczka polega na tym, że jeśli zostaniemy powaleni bądź zlikwidowani na parzance, trzymając w tym samym czasie dowolny przedmiot naszym ptakiem, to automatycznie zwiększy się nasze pole widzenia. Co dziwne, to się sumuje. Nie jest to jednak mega przydatne, ponieważ nasza kamera dosłownie odsuwa się do tyłu i trochę w dół, przez co nie jest to taki sam efekt rybiego oka, jak na 4x3 lata temu. Kto wie, ten wie. Dalej w temacie błędów. To twórcy gry musieli wyłączyć ulepszenie atak ścienia, które powodowało, że przeszukując pojemniki, mogły z nich wypaść bomby cienia. Niestety Fortnite zapomniał załatać stary trik ze skakaniem i ślizgami, dzięki któremu można było być duchem w nieskończoność. To było trochę OP do rotacji, dlatego musieliśmy się z tym pożegnać. Przy okazji dam znać, że Fire Monkey doszukał się w tych gry wzmianki o ulepszeniu, które dawałoby Railguna. Być może w przyszłości ta broń powróci jako właśnie rozszerzenie rzeczywistości. Fortnite wziął się też za pierwszą osobę. Niestety, sztuczka z pierwszą osobą z ratowania świata już nie działa. I już nie można aktywować tego widoku w Battle Royale, ani w trybie kreatywnym. A szkoda. Z innych newsów? Na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni miał miejsce oficjalny konkurs Fortnite, który polegał na tym, że twórca z listy z największą ilością głosów od fanów będzie mógł dodać do gry swoje własne graffiti. Taktyką twórcy o nazwie Heystan była obietnica, że jak wygra, to spróbuje dodać do gry graffiti Giga Chada. Zadziałało to znakomicie. I zmiażdżył konkurencji ilością głosów. To oznacza, że być może w grze zobaczymy spraya Giga Chada, albo przynajmniej jakąś fortnite'ową wersję tego mema w niedalekiej przyszłości.
Dalej, w trybie kreatywnym narobiło się trochę namieszania. Twórcy z całego świata narobili szumu na temat zakładki odkrywania map. I słusznie. Z jakiegoś powodu przedostawały się tam absurdalne mapy i trafiały na główną stronę. W tle teraz widać kilka takich fikumiku. Aby z tym zawalczyć, usunięto zakładkę ostatnio dodanych map. A do tego moderacja wzięła się za ukrywanie sas i nieodpowiednich map, co powinno polepszyć sytuację. Zmienił się też nieco wygląd ekranu wyboru map. Kafelki są bardziej przejrzyste i wyświetlają zwiastun mapy po najechaniu na nie. Błędów jednak nie brakuje. W ręce graczy, którzy nie mieli mieć do tego dostępu, trafiło urządzenie kontroli emotek. Pozwalało to na dodanie wbudowanych czy nawet niewydanych emotek graczom na wyspie. To była pomyłka ze strony twórców gry i mapy, które to wykorzystywały, zostały wzięte pod lupę i w większości skasowane. Mam jeszcze dobrą wiadomość. G-Matrix Games zauważył, że logo nowego trybu kreatywnego 2.0 została zaktualizowana i nazwa pliku tego zdjęcia ma w sobie skrót S2, czyli sezon drugi. Jeśli tak zostanie i nie będzie kolejnego poślizgnięcia, to tryb kreatywny 2.0 powinien wyjść w marcu na drugi sezon rozdziału 4. A wracając do tematu darmowych nagród, to na Twitchu w zakładce z dropami są informacje co, kiedy i gdzie w temacie nagród za oglądanie FNCS. Pokazałbym wam te nagrody w grze, ale nie są one jeszcze w plikach. Pamiętajcie, że do tego potrzebne jest konto na Twitchu. Co też niezbędne, wasze konto Twitch musi być połączone z waszym kontem Epic Games. A jeśli gracie na konsoli, to wasze konto Epic musi być połączone z kontem waszej konsoli, aby nagroda dotarła tam, gdzie trzeba. I to na razie tyle. Pamiętajcie, że czeka na nas jeszcze druga karta nagród Geralta, która ujrzy światło dzienne za 20 dni, 28 lutego. Będzie tam m.in. nowy styl dla Geralta i to oto malowanie, które twórcy pokazali przedwcześnie. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!